wyjściowa. Pozycja, wyjściowa wana. Wyjściowa. Wyjściowa pozycja. Wytrę się trochę. Lecimy do taty. Pod tym tajemniczym tytułem KKRG kryje się tytuł! Czyli Boom Bangers, jak powstał, jak i w ogóle dlaczego, o co chodzi? O co chodzi? Sample są amerykańskie. Użyj dwie piątki do gazu. Tekst, w którym odniosę się bardziej do rapu. Jak w hip-hopie. Ja w hip-hopie do rapu się odniosę. I tak powstał ten tekst. Lersi. Kolejny odcinek szpilerskiej gotki. Słuchasz rapu czy hip-hopu? Bardziej reggae. A ja breakdance'a. Nie widzisz? To w ogóle coś o rapu powiedzieć? Coś więcej? Nie mogę. Decu. I Sadma. Jeszcze raz. I jeszcze raz. Jeszcze. Rzeczy. Made by Sadma. Inspirujemy się tym. I Sadma. Dużo mam. Dużo. Średnich ludzi. Dużo. Ani spoko, ani... Z średniej półki. Jak jesteś znajomy Deca, to wiesz, że szału nie ma. Brał udział w tej płycie. Boom banger z Toki. Nie, piwo nie urwało tyłka, ale kolejka urwała tyłek. Proszamy, to jest... jeszcze raz. Piętle. Szpilerskiej gotki, boom banger. Kolejnym numerem jest utwór Korzenie, w których mówię o sadzonkach i innych drzewach. Poszpilasz się. Niekąd artysta, słyszałem plastik. A Porto? Porto. Facebook, Gmail. Rap. Pisz człowieku, wszystko dojdzie. Kapel. Piorę zatem, naprawdę. Mordo będzie git.